Cześć, z tej strony Monika. Zapraszam na kolejne mocne spalanie. Znowu poniedziałek i znowu mocny interwał. Lecimy z tabatą. Krok dostawny i rozgrzeweczka. Dawaj, hop, dostaw. Ściągamy łopatki, prostujemy plecy, ale już to wszystko powinnaś wiedzieć. I napinamy oczywiście brzuch. Dodajemy pracę ramion, obydwie ręce tył. Hop, dawaj, dawaj. Do przodu. Jeszcze dawaj. Ogromne koła, mocne krążenie, aż cię ramiona zaczną boleć. Góra, dół. Wysoko nad głową. I dół, góra. Jeszcze, jeszcze, dawaj. Wydech, wydech. Pięta, pośladek. Dodaj ręce nad głową jak pajac. I kolano do góry. Hop, hop. Wydech, wydech. Super, zostajemy w miejscu, wyciągamy ręce. Jedna, druga. Mocno, mocno, dawaj, wyciągnij. I do góry obydwie, skos, hop. Jeszcze. Super, zostajemy w miejscu. Stoimy i bioderka. Obszernie. Druga strona. Uwaga, kosteczki, palce do ziemi, krążenie, staw skokowy, dokładne ruchy. Jedna noga, na zewnątrz rysujemy kółeczka i to samo do wewnątrz. Do wewnątrz, pięta pracuje. Druga. Zamieniamy. Obszernie, dawaj, kółeczka, kółeczka. W tym treningu mamy 5 tabat na zewnątrz. To samo, dawaj, stopa na zewnątrz, pięta pracuje. 5 tabat. Zostało nam w zasadzie niewiele treningów, bo teraz mamy 13. Jeszcze kilka. I będzie koniec wyzwania i znowu będę ciekawa waszych metamorfoz. Mam nadzieję, że jak najwięcej. Uwaga, przysiad. Przysiad i wyciągnij rękę 2 sekundy i na zmianę druga. Głęboki przysiad, czyli schodzimy pupą głęboko i kolanka szeroko, szeroko. Dawaj, lecimy, trucht. Truchcik. Prosta postawa. Proste plecy. Zwykły truchcik. Jeżeli masz dużą nadwagę, to przy treningach nie rób wyskoków, które mogą zbytnio obciążać swoje kolana. Staraj się robić
nieco wolniej trening. Jeżeli poczujesz jakiś dyskomfort, zwalniasz albo robisz pauzę. Głęboko oddychaj nosem i spokojnie wypuszczaj powietrze ustami. Wahadło. Nogi na boki. Jedna, druga. Jeszcze dawaj. Startujemy za minutę. I lecimy skręty bioder. Mocne, mocne. Dawaj, dawaj jeszcze. Szybciej. I pięta pośladek. Pięta pośladek. Super! Pierwsze ćwiczenie łyżwiarz. Czyli lecimy na lód. Przeskakujesz z jednej nogi na drugą, ale druga jest w górze cały czas. Uwaga! Start! 20 sekund. Hop! Hop! Przeskocz! Noga w górze. Jedna. Hop! Hop! Metr do boku. Hop! I lecimy. Dawaj, dawaj. Jeszcze. 3, 2, 1. Uwaga. Przysiad, klęk. Lecimy. Przysiad, klęk. Start. Hop. Przysiad i klęk. Przysiad, klęk. Stajemy. Podnosimy się z klęku do pozycji przysiadu. Możemy teraz jedną nogą startować. A w drugiej części będziemy drugą. Uwaga! Super, zwykłe przysiady. Bez podskoków, bez niczego. Szeroko nogi. Działaj, hop! Wydech, wydech. Zepnij pośladek. Proste plecy. Wydech, wydech. I skakanka. Podczas treningu nie damy rady zrobić głębokiego wdechu. To są takie małe wdechy. Uwaga, go. Ramiona pracują. Mamy w ręku skakankę. I kolana, góra, góra, hop, hop, hop. 3, 2, 1, 0. Znowu lecimy łyżwiarz. 20 sekund to jest bardzo niewiele, ale skutecznie, jeżeli będziesz ćwiczyć bardzo szybko. Skuteczna walka z tłuszczem. Z nadmiarem tkanki tłuszczowej. Przeskacz. Hop. Przeskocz i pół przysiad. Opuszczamy pupę. Hop. 2, 1. Brawo. Uwaga. I wstajemy drugą nogą. Drugą nogą. Dawaj, dawaj. Druga noga. Do góry. Pupa wypięta do tyłu. Pracują pośladki. 3, 2, 1, 0. Przysiadę. Uwaga. Go. Wydech. Wydech. Jeden, zero i skakanka. I będziemy miały jeszcze minutę
Minuta krzesełka. Na ścianie się opieramy. Start. I trzymaj wysokie tempo. I jeszcze, dawaj, dawaj. Krzesełko, lecimy do ściany. Minutę mamy w krzesełku. Ale to oczywiście minuta to jest maks. Każdy robi tyle, ile da radę. Opieramy się plecami o ścianę. Wyobrażamy sobie, że jesteśmy na krześle. Nogi są ugięte 90 stopni. Kąt prosty. Rozstaw nogi tak na szerokość bioder. I wytrzymaj jeszcze pół minuty. Drugie tyle. Wbijaj się mocno plecami do ściany. 20 sekund. Bolą uda. Bolą, bo trzymają. Jeszcze 10. Wytrzymasz, wytrzymasz. Ostatnie sekundy. Trzymaj mocno na ścianie. Się, uwaga. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Brawo. Najgorsze za nami. Zawsze pierwsza część jest najtrudniejsza. I teraz spokojnie oddychamy. Napij się wody. Wytrzyj się z potu. Odświeżamy się i zaraz startujemy z drugą częścią. Znowu kolejne 4 minuty. Zaczynamy skip, a kolana do góry. Potem robimy pajacek i będziemy starać się stopą dotykać ręki. Najlepiej, żebyś miała palce schowane, paznokcie, żeby się nie połamać. Czyli robimy pięści zaciśnięte. Skip A, do góry kolana. To nie jest bieg, to są kolana w górze. 2, 1. Uwaga, zaplecimy, brzuch pracuje. I dawaj, dawaj, hop. Równe tempo. I jeszcze 5. 2, 1. Brawo, pajacyki. I będziemy. Hop, pięta, poślad i do ręki. Uwaga. 2, 1, go. Wydech, wydech. Dotknij buta. Jeszcze, jeszcze. Hop. Ściśnij kciuki. 1, 0, hop. Stop. Przysiad, dłoń do ziemi, ale chciałabym, żebyśmy to robiły przód, tył. Uwaga. Hop, podskocz. Hop, podskocz. Jakbyś chciała coś zasiać. Siejemy nasionka. Dawaj, hop. Do przodu i do tyłu. Dwa, jeden. 0. Ręka do nogi. Posko się. Ręce szeroko. Uwaga. Lecisz. Hop. Hop. Wymach. Wymach. Wysoko. Dawaj. Rozciągnij tą nogę. Zarzuć ją. Góra. Góra. Hop. 8. 9, 0. I znowu. Kolanka, góra. Lecisz. Spokojny oddech. 3, 2, 1. 0.
Pięta do dłoni. Hop, step. Dotknij, dotknij. Wydech, wydech. Dwa, jeden, zero. Przysiadł dłoń do ziemi, przód, tył. Nie wiem, czy mamy jakieś bujowe nastawienie do tego treningu. Dużo chyba energii. Tak to jest z tymi poniedziałkami, że się nie chce, ale trzeba się zmusić. Bo wtedy będziesz miała lepszy tydzień. Dwa, jeden, zero. Ręka, noga, uwaga, działamy. I dawaj, i dawaj. Proste plecy. Najlepiej jest ćwiczyć gdzieś przy lustrze, żebyś siebie mogła obserwować. Robimy deskę. Jak chcesz, to zrób ją na prostych rękach, ale lepiej jak na łokciach. Czyli ustawiamy się wygodnie. Łokieć jest pod barkiem. Spinamy brzuch. Mocno ciągamy pępek. I spinamy uda i pośladki. Trzymaj pozycję. Pół minuty jeszcze. Drugie tyle. Jak ciężko, to na chwilę kolana w dół. Możesz zrobić deskę też na kolanach. 20 sekund. Dziesięć sekund, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, zero. Minuta. Nie mogę robić dłuższych przerw, żeby nam tętno nie opadło. Żeby trening był taki, jak ma być. Mocno odchudzający. To musimy trzymać wysokie tempo. Ale pamiętaj, że każdy organizm jest inny, więc to, że ja coś robię bardzo szybko, nie znaczy, że ty też powinnaś robić tak szybko, bo może dla ciebie lepiej będzie robić wolniej, a też będziesz miała wysokie tętno, tak jak ja. Pamiętaj, organizm wyćwiczony inaczej pracuje. Jak jesteś początkująca, to wiadomo, że to będzie wszystko działo się wolniej. Lecimy do deski i robimy kopniaki po skosie, dobrze? Dawaj, proste ręce, deska i lecimy, kopniak, start, hop i hop. Kopniak, kopniak. Trzymaj brzuch. To ma być przede wszystkim plank, ale dodatkowo dajemy tego kopniaka po skosie. Cztery, trzy, dwa, jeden. Dobrze. Bieg w podporze. Czyli znowu zostajemy pozycja deski i przyciągamy kolana szybko. Uwaga, start. Szybka praca, kolano deska, kolano deska. Rozstaw dłonie na szerokość barku. I dłonie równo pod barkami. Dwa, jeden. Ekstra. Kładziemy się na plecach i unosimy biodra, ale stopy łączymy. Łącz stopy. Start. Do góry, dół. Góra, dół. Hop. Super. Złącz stopy podeszwami. Wdech, wydech do góry. I przyspieszaj. Pośladek, pośladek, spinamy z całej siły, dobrze.
scyzoryki, czyli przyciągamy ręce do nóg i wracamy, nie odkładając kończyn na ziemi. Start. Dotknij. Dotknij. Nie kładź całkowicie klatki, żeby lędźwia się nie odkleiły. 5, 4, 3, 2, 1. Brawo! I znowu deska i wykopy. Ta seria jest na dole. I start, lecimy. Kopniak, kopniak. Zrób kopniak. Hop. Skos, skos. Dwa, jeden, zero. Kolana w dół. Bieg w podporze. Cztery, trzy, dwa, jeden. Start. Dziesięć sekund. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, zero. Na plecy. Łączymy podeszwy. Trzy, dwa, jeden. Biodra do góry. Hop. Zepnij. Zepnij pośladek w górze. Szeroko kolana. Dwa, jeden, brawo. Scyzoryki. Jeżeli jest ciężko unieść obydwie nogi, obydwie ręce, to pojedynczo po skosie robimy. Czyli prawa do lewej, lewa do prawej. Start. Wydech. Wydech do góry. Cztery, trzy, dwa, jeden, zero. Deska i chciałabym, żebyś przekładała stopę do boku. Na prostych albo na łokciach, jak sobie życzysz. Jesteś w podporze. Czyli stawiamy stopę za siebie i znowu za siebie. Do boku. Pracuje brzuch jeszcze mocniej. Dawaj, dawaj. Jeszcze pół minuty. Pół minuty. Pępek do kręgosłupa mocno wciągamy. Dwadzieścia sekund. Dziesięć. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, a zero. Woda. Mamy jeszcze dwie serie. Teraz będzie znowu na stojąco, a ostatnia będzie w dole. I ostatnia będzie bardziej na ręce. Teraz robimy cztery pajace i krokodylek, czyli pozycja deski i wyrzucamy nogi do tyłu. Pilnuj przy krokodylku, żeby brzuch cały czas trzymał twoje ciało. Cztery pajace i wyrzut. Cztery i wyrzut. Uwaga. Dwa, jeden i raz. Dwa, trzy, cztery, dół. Cztery, trzy, dwa, jeden, dawaj. I każdy na własnym tempie.
pajace, same pajace, ale ręce od dołu do góry. 2, 1, go! Góra, dół, ramiona. Osiem sekund. Dwa, jeden, zero. Przysiad, puls. Schodzimy do przysiadu. I tylko puls. Zostajemy już w przysiadzie. Palce na zewnątrz i dawaj, dół. Wypychamy pupę tył. I głęboko pulsik. Malutki pulsik, centymetr. Dół, góra. Spokojny oddech, wytrzymasz. Wytrzymasz. Nie wstawaj. Jeszcze 2, 1, 0. Pajace do przodu. Ręce proste do przodu. I mały przeskok nogi. Start. Spokojny oddech cały czas. Pięć sekund. Dobrze. I znowu powtarzamy. 4, 3, 2, 1. Lecimy pajac. I dół krokodylek. Trzy, cztery. Wyrzuć i wracaj szeroko stopami obok dłoni i płasko. Luz. Pajac. Lecimy. Do dołu, góra, dół. Nie garb się. Głowa prosto. Mamy pięknie wyglądać. 2, 1, 0. Puls przysiad. Więc pilnujmy tej postawy. Pilnujmy tej ładnej sylwetki, żeby czuć się dobrze we własnym ciele. Trzeba trochę o to ciało zadbać. Bo nic samo się nie robi. Może jak masz te 20 lat, to wiadomo, że masz ładną sylwetkę, ale z czasem ten metabolizm zwalnia. I żeby utrzymać szczupłą figurę, to musisz być aktywna. Musisz ćwiczyć, spacerować, jak najwięcej się ruszać, żeby to utrzymać. Dawaj, dawaj, hop. Przeskoki jeszcze. Jeszcze 5, 2, 1, 0. Lecimy na dół. Kładziemy się na plecach. Podnosimy klatkę i podnosimy nogi i trzymamy. Trzymamy w największym napięciu. Start. Lędźwia w dole. Mocno. Kończymy do góry. Wytrzymaj. Dawaj. Jak ciężko, to wyżej. Trochę wyżej będzie łatwiej. Jak też trudniej, to niżej. Pół minuty. Pół minuty, dziewczyny. Walczymy. Walczymy o siebie i walczymy ze sobą. Dziesięć sekund. Trzymaj to, trzymaj tą postawę. 5, 4, 3, 2, 1, 0. O, rety, pięknie. I teraz będzie ostatnia seria w dole. Będziemy sobie w klęku chodzić do boku i w pozycji kraba chodzić do boku. I te dwa ćwiczenia robimy naprzemiennie.
To jest fajne ćwiczenie na ręce. Jak nie masz sprzętu, żeby poćwiczyć hantelków, to parę takich ćwiczeń i naprawdę jutro ręce będziesz czuła. Dlatego porozciągamy rączki. W klęku kolana będą w górze i sobie po prostu idziemy metr do boku i z powrotem. Idziemy, prawa ręka i lewa noga startuje. Ok? Szeroko palce, brzuch napinamy i naprzemiennie prawa i lewa, go. Kolana jak najniżej i do tyłu wracamy. Kolana nad ziemią, ale jak najniżej. Palce szeroko rozstawiamy, jak żabka. Dwa, jeden, zero. Odkręcamy się teraz jak krab. I to samo do boku. I sobie po prostu idziemy. Tutaj nie musisz naprzemiennie, ale też wygodniej będzie. I idziemy dalej. Palce szeroko i sobie idziemy. Hop, hop. Dobrze, dawaj. Dwa, jeden, zero. I znowu. Przód, tył, klęk. I znowu lecimy. I prawa, i lewa startuje. Hop. To nie muszą być duże kroki. Dawaj, dawaj, hop, hop. Idziesz, idziesz. Dwa, jeden, zero. Trzy, dwa, jeden, dawaj, krab. Czujesz ramiona? Ręce pracują. Cztery, trzy, dwa, jeden. Super. I znowu kroczymy. Przód, tył. Dwa, jeden, start. Trzymaj brzuch. Super. Znowu krab. Jeden, go. Lecimy. Jeszcze, jeszcze. Ręce proste, dawaj, hop. Super. I znowu klęk. Jeszcze chwilę, jeszcze chwilę. Czas start. Ręce będą ci wdzięczne. Trochę się pomęczą, ale jak się pięknie umocnią. Trzy, dwa i jeden, dobrze. Krab. Jeden i start. Jeszcze, jeszcze. Ostatnie sekundy, ostatnie. Trzy, dwa, jeden, zero. I lecimy deska bokiem. Połóż sobie matę. Podpór bokiem, minuta. Na łokciu, jedna strona, wygodna pozycja. I trzymamy deskę. Wygodna pozycja na łokciu. Biodra do góry i trzymaj deskę. Trzymaj, trzymaj. Tak, ręka też boli.
Ćwiczymy, to trochę boli. Z czasem ten ból będzie coraz mniejszy. Trzymaj biodra w górze, żeby było łatwiej, możesz stopę przed stopą postawić albo podeprzeć się ręką. Jeszcze 20 sekund, jedna strona. To już jest koniec treningu, tylko się rozciągniemy i zrobimy deskę na drugą. 10. 5, 4, 3, 2, 1, 0 i druga. Wygodnie do góry i start. Minuta, ostatnie ćwiczenie. Ostatnie, jutro oczywiście lżejszy trening, krótszy. Trzymaj deseczkę. Jeżeli będziesz trzymała rękę w górze, to będzie ci łatwiej złapać równowagę. Trzymaj, trzymaj, brzuch pracuje. Brzuch pracuje mocno. Tak ma być. 20 sekund. Jeszcze, jeszcze, dawaj. Liczymy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 0, super. Na brzuch. I do góry klatka. Powoli na brzuch, biodra na ziemię, ręce blisko ciała, łokcie blisko ciała i podnosimy klatkę. Rozciągamy brzuch, rozciągamy plecy. I siadamy na piętach, pupa idzie na pięty. Rozciągamy kręgosłup, palce suną daleko przed siebie po macie i głowa nisko, ręce proste. I znowu połóż się na brzuchu i przyciągnij stopy do pośladków. Obydwie. Dobrze. Zrób wykrok. I ręka środkowa do góry. Odłóż rękę, kolano w dół i noga przed sobą. Kładziemy ją bokiem na matę i staraj się opuścić ciało. Oprzeć na łokciach. Dobrze, i zrób to samo na drugą stronę, czyli wykrok i ręka środkowa do góry. Trzy, dwa, jeden. Kolano dół, noga bokiem. Noga z tyłu prosta, kładziemy ją na ziemi i przechodzimy do podporu na łokcie. Świetnie. Klęk. Możesz sobie usiąść na piętach. Unieś jedną rękę, palec, kciuk do góry.
ręka do boku i na pozycji łokcia dociskamy do siebie. To samo na drugą. Wyprostuj rękę, palce do dołu, do ziemi i drugą ręką dociskaj do siebie. I to samo na drugą. Teraz unosimy jedną rękę do góry za siebie i staraj się złączyć palcami obydwie ręce. Chwycić palce. Chwytamy obydwie ręce i trzymamy tak chwilę. I to samo na drugą stronę. Są spore szanse, że ci się nie uda, ale staraj się po prostu jak najbliżej palce trzymać. Dłonie do siebie. Super. I jeszcze spleść dłonie w koszyczek z tyłu. I podnieść jak najwyżej, jak najwyżej jesteś w stanie. Trzy, dwa, jeden. Dobrze, dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że ci się miło ćwiczyło. Oczywiście napisz w komentarzu, jakie wrażenia. Subskrybuj kanał, żeby nic nowego cię nie ominęło. I kolejny trening będzie jutro. Do zobaczenia.